Drodzy Państwo, piłkarz, który zawsze zostawia serce na boisku, z Widzewem związany kilkakrotnie od lat, oby teraz w jak najlepszym stylu, 16, Adrian Budka! Panie Adrian, jeszcze z prezentem dla któregoś z kibiców, ktoś wyjdzie z tego stadionu z koszulką, tak swoją drogą. No tak, mam koszulkę dla kibica, który wygra konkurs. Sam jeszcze nie wiem, jaki to będzie konkurs. Dziękuję za przybycie. Brawa dla Adriana! Drodzy Państwo, kolejny zawodnik powraca po kontuzji. Numer 14, Łukasz Masłowski! Słuchajcie, co ja będę dużo mówił. Taki doping będziemy potrzebowali przez tą rundę i za 3 miesiące jesteśmy w ekstraklasie. Łukasz Masłowski. Drodzy Państwo, zawodnik, który zaczyna coraz regularniej dostawać powołania do reprezentacji Litwy. Numer 18, Michał Gaspanka. Witam. Dzień dobry. Krótko. Witam Gaspanka, drodzy Państwo. Kolejny zawodnik to napastnik. Młody, ale już walczący o pierwszy skład. Robert Kowalczyk. To już parę bramek w tych sparingach było. Mam nadzieję, że pomożecie w awansie. Robert Kowalczyk. Pani, kolejny zawodnik to młody obrońca. Damian Ceglarz. No i powoli zbliżamy się do finału. Witam serdecznie wszystkich kibiców, bądźcie z nami. Ani kolejny młody napastnik, Damian Knera. Witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam. Damian Knera. Drodzy Państwo, piłkarz, który często w ataku bryluje, ze skutecznością, bywa różnie, ale zawsze zostawia serce na boisku. Numer 20, Przemek Ożywała. Oby to była jego wiosna także. Witam wszystkich serdecznie, dziękuję. Drodzy Państwo, i pora na zawodnika, bez którego, jak niektórzy twierdzą, widzę, byłby uboższy o kilka punktów. Najskuteczniejszy piłkarz w rundzie jesiennej, numer 22, Marcin Robak. Marcin, jest 13, liczymy na jeszcze. 13 bramek masz na koncie, liczymy na więcej. No akurat też chciałbym być tak skutecznym, jak byłem jesienią, dlatego zrobię wszystko, żeby tych bramek strzelać jak najwięcej. Brawa dla Marcina Robaka, a na to więcej liczymy już w Kielcach. No właśnie, drodzy Państwo, pora teraz na prezentację sztabu medycznego, tych wymienimy tylko. Lekarz Marcin Dobrzalski, masażysta Wojtek Walda, masażysta Marcin Konkol.
I trenerzy. Asystent Marcin Węglewski. Asystent Piotr Stokowiec. Trener bramkarzy Andrzej Krzysztołowicz. I pierwszy trener zespołu Paweł Jaras ponownie w Łodzi. Witam, panie Pawle. Spokojnie, jak zawsze. No i chyba taka nie do końca spokojna wiosna przed nami. Dzień dobry, witam wszystkich fanów naszego klubu. W imieniu swoim i całego zespołu mam nadzieję, że będziecie do końca z nami, na dobre i na złe. Jak tu któryś z kolegów mówił, to nie jest serial, tylko chcielibyśmy, żebyście byli zawsze z nami. Ogromne brawa, ponownie Widzewie. Trener Paweł Janasz. Drodzy Państwo. Jesteśmy z Wami, jesteśmy z Wami. Jesteśmy z Wami, jesteśmy z Wami. Jesteśmy z Wami, jesteśmy z Wami. Jesteśmy z Wami. Drodzy Państwo, ogromne brawa. Brawa dla kibiców Widzewa. Moi drodzy, i brawa przede wszystkim teraz dla Was, dla Czerwonej Armii, która od pierwszego meczu, o tym jestem przekonany, będzie ze swoim zespołem do ostatniej kolejki rundy wiosennej. I jeszcze raz krótko, z jakimi numerami zawodnicy zagrają. Numer 13 Maciek Mielcarz, 21 Bartek Fabiniak, 23 Bartek Kaniecki, 2 Wojtek Szymanek, 4 Hugo Łuka, 5 Jarek Bieniuk, 6 Wojtek Jarmusz, 7 Władimir Bednar, 8 Łukasz Juszkiewicz, 9 Darwida Sernas, 10 Radek Matusiak, 14 Łukasz Masłowski, 16 Adrian Budka, 17 Tomek Lisowski, 18 Michał Gaspanka, 19 Piotrek Stawarczyk, 20 Przemek Oziębała, 22 Marcin Robak, 24 Łukasz Grzeszczyk, 25 Deżar Miloszewski, 27 Robert Kowalczyk, 28 Łukasz Broś, 29 Mikołaj Zwoliński, 30 Radek Kursa, 35 Damian Knera. Tak się prezentuje kadra Widzewa na rundę wiosenną sezonu 2008-2009. Dziękujemy serdecznie. To jeszcze nie koniec. Teraz przed nami... Ale właśnie, coś od piłkarzy dla Was! Oczywiście było a propos meczu z Koroną. Łukasz, to trzymam za słowo. Moi drodzy, a teraz pora na taki element rozrywkowy i czysto piłkarski. Zapraszam do siebie serdecznie